Siemanośko, ziomeczki, dzisiaj oczywiście na starcie odcinka, jak zwykle odcinkowy giveaway, do wygrania dzisiaj jest Tech 9 Zapłon. Ostatni konkurs właśnie wygrała osoba, która właśnie teraz wam się wyświetla na ekranie. Standardowo jedna łapka w górę to jeden cel na samym odcinku i chciałem naprawdę, żebyście po tym odcinku zostawili dużo łapek w górę, bo jest to nowa seria, nowy content na moim kanale. Oczywiście Hazardik będzie inne rzeczy, ja nie mógłbym tego po prostu usunąć. Więc chciałem zobaczyć, czy takie serie się przyjmą. Dzisiaj właśnie są ciekawostki o mapach. W tym pierwszym odcinku tej serii będzie 10 ciekawostek o mapie Dedasd 2. Więc tam napiszcie, czy jest wszystko ok. Możecie napisać, jaką mapę oczywiście do następnego odcinka wziąć. Ja w tym odcinku pozdrawiam Darczeka. Oczywiście możecie napisać nadal, żebym was pozdrowił, będę pozdrawiał na odcinku. No i co? Przechodzimy już do odcinka. Teraz pierwsza taka podstawowa ciekawostka, albo raczej fakt. Mapa Dust 2 oczywiście została stworzona przez Dave'a Johnstona 13 marca 2001 roku na... Sorry, że ten, że tak samo przeczytam to nazwisko, ale pro English powiem. Mapa ta została dodana w CS-ie w wersji 1.1 w dniu 13 marca 2001 roku. Na mapie znajdują się dwie pizzerie, jedna na strefie detonacji A, a druga na respie terrorystów. Skrzynie na Bombsite B mają arabski napis Al-Fawakih, czyli owoce. Możliwe, że terroryści chcą pozbawić miasteczko żywności. Na mapie znajdują się samochody takie jak Trabant czy Hummer. Jest to jedna z czterech map, które mają miejsce w Maroku. Pozostałymi są oczywiście Dust, Mirage oraz Short Dust. Na ścianie na respie terrorystów znajduje się obrazek, który upamiętnia wydarzenie z ESL One Cologne 2015. A mianowicie jest to terrorysta z czteroma AWP-ami w dłoniach. Jest to graffiti upamiętniający mecz pomiędzy szwedzką formacją Fnatic a francuskim teamem Envias, gdzie właśnie zawodnicy Fnatic kupili sobie cztery AWP-y. Czterech zawodników miało po jednej AWP-ie i po prostu stali wcelowani w dorsy właśnie zawodnik z Envias, który był po stronie antyterrorystów. Apex wychylił, no i po prostu dostał bułkę. No, możecie właśnie teraz zobaczyć, jak to po prostu komicznie wyglądało, gdy po prostu cztery AWP były wcelowane w jedno miejsce. Was that D-man a last nanosecond kill? And look at the guns, four AWPs, Fnatic, they're ready to shoot some ducks as they cross the middle, it's gonna... No, God, please, no! 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 It's gonna be a challenge and Apex, not in this lifetime, into overtime and potentially into a victory. And look at what Apex sees here. Hello. it's a viable thing to do on the overtime ride. They've obviously got excess cash, so just going for that initial kill through the doors there allows them to... Od 3 lutego 2017 roku Dust został zmieniony na mapę rezerwową na rzecz Inferno, co po prostu jest zwiastunem tego, że Dust 2 wkrótce będzie jakoś zmodyfikowany. Właśnie teraz na obrazku widzicie dokładny plan rozmieszczenia miejscówek na mapie Dust 2.
Osiągnięcie możliwe do zdobycia na mapie The Dust 2 to właśnie jest osiągnięcie, wygraj 100 rund na mapie The Dust 2. Jest to jedyne osiągnięcie, które jest do zdobycia na tej właśnie mapie. Celem oczywiście terrorystów na mapie The Dust 2 jest zamach bombowy.